Zatem ponownie witam serdecznie Państwa podczas konferencji prasowej poświęconej 88. indywidualnym Mistrzostwom Polski Seniorów w tenisie stołowym. Pozwolą Państwo, że przedstawię gości, osoby, które w tym spotkaniu uczestniczą. Jest z nami prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego, pan Dariusz Schumacher. Witamy serdecznie. Gospodarz miasta, pan Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Także gospodarz regionu województwa podlaskiego, marszałek województwa podlaskiego, pan Artur Kosicki. Witamy przedstawiciela UKS Dolidy Białystok, pana Piotra Anchima. I zawodników, którzy już wkrótce przy takich stołach będą toczyć swoje boje o jak najlepsze wyniki sportowe, czyli Wandziego i Michalinę Górską. Głos oddaję panu prezesowi Polskiego Związku Tenisa Stołowego, panu Dariuszowi Schumacherowi, i przekazuję mikrofon. Wielka radość, wielka historia, że taka impreza po raz kolejny, bo to już piąte Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym w Białymstoku. Pierwsze mistrzostwa były dokładnie 70 lat temu w Białymstoku, także no, historia zatacza kolejne koło. Mam nadzieję, że będzie to, organizacyjnie jestem pewny, że będzie to bardzo dobra impreza, bo to już widać, jeszcze trochę do imprezy mamy czasu, a już jest wszystko prawie gotowe. My dołożymy ze swojej strony wiele starań, żeby impreza miała odpowiednią oprawę, wyposażenie sali i wydźwięk w mediach. Bardzo dziękuję władzom samorządowym, władzom województwa za to, że promują sport, promują tenis stołowy, pomagają Polskiemu Związkowi i gospodarzowi turnieju klubowi UKS Dolidy w organizacji tego turnieju. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyjemy wiele emocji, a zawodnicy gospodarzy zostawią wiele nagród na własnych zasobach. Na podlaskiej ziemi. Na podlaskiej ziemi. Zapraszam media na mistrzostwa od piątku do niedzieli. Mam nadzieję, że będzie się dużo działo i samych dobrych rzeczy. Oczywiście ktoś będzie przegrywał, bo w tej dyscyplinie nie ma remisów, ale na pewno będzie wiele wrażeń. Dziękuję bardzo. Myślę, że płynnie może przekazać głos. Tak. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jest Pan Prezes, że jest Pan Marszałek, że akurat jeżeli chodzi o sport, to doskonale wiemy, że niesie on wielki ładunek promocyjny swego czasu. Liga Tenisa Stołowego przez kilka lat. Białystok, jako wschodzący Białystok, był sponsorem tytularnym. Oczywiście sukcesy naszych tenisistów stołowych, gra o najwyższe trofea nie tylko w kraju, ale i również za granicą. 96 zawodników, bo chyba pan prezes tego nie powiedział, 48 mężczyzn, 48 kobiet z aktualnymi reprezentantami, olimpijczykami, również obrońcą tytułu. Jeżeli chodzi o mężczyzn, będą właśnie w Białymstoku. Zdecydowali się
aby te zawody zostały zorganizowane właśnie tutaj, w Białymstoku, w województwie podlaskim. To jest bardzo duże wyróżnienie dla naszego miasta, dla naszego województwa i to świadczy też o tym, że Białystok jest, województwo podlaskie, silnym okręgiem, jeśli chodzi o tenis stołowy. Ja chciałbym też tutaj wskazać na bardzo istotną kwestię z punktu widzenia tego, co powiedział pan prezydent. Oczywiście sport jest bardzo dobrą promocją naszego miasta, naszego województwa. Będziemy zawsze, mam nadzieję, takie inwestycje ponad pewnymi różnicami zawsze wspierali. To jest bardzo istotne, żebyśmy w tak ważnych przedsięwzięciach jak dzisiejsze mówili jednym głosem. Szanowni Państwo, ja też ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie, pełne zaangażowanie we wszelkie przedsięwzięcia, nie tylko te, ale też i jakiekolwiek inne sportowe, które mają służyć rozwojowi, promocji naszego regionu. To jest bardzo ważne. Panie prezesie, też szanowni zawodnicy, bo to jest bardzo istotne. Ja wam życzę przede wszystkim wielu sukcesów i mam nadzieję, będę tutaj takim egoistą regionalnym i mam nadzieję, że zdobędziemy jak najwięcej medali, jak najwięcej tych najwyższych podium, bo to jest dla nas najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze. Ja uważam, że stać nas na to i powinniśmy sobie stawiać ambitne cele i wierzę w to, że nasi zawodnicy, nie tylko z Uczniowskiego Klubu Sportowego, ale też z innych klubów, z całego województwa, pokażą, że jesteśmy naprawdę elitą tenisa stołowego, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Także życzę powodzenia i życzę też miłej imprezy. I o szczegółach zawodów organizacji. Tutaj nazwiska padną. Dzień dobry Państwu. Jeszcze zanim o szczegółach, chciałem podziękować osobom, bez której ta impreza by się nie odbyła. Prezesowi Polskiego Związku Tenisa Stołowego, panu Dariuszowi Schumacherowi, który powierzył nam prawo do organizacji tej imprezy. To, że właśnie ona się odbywa tutaj, u nas w Białymstoku, to zasługa Polskiego Związku. Panu prezydentowi miasta Białystok za wsparcie też tej imprezy finansowe i panu marszałkowi również ogromne podziękowania. Bez pomocy władz samorządowych ciężko byłoby zrobić tak dużą imprezę, do której się szykujemy już dobrych kilka tygodni. Jak Państwo widzicie, hala wygląda zupełnie inaczej. To już nie będzie sala szkolna, tylko to będzie arena zmagań sportowych. Tutaj jeszcze dużą jakby rolę zagra wykładzina Teraflex, który będzie specjalnie montowany i wszystko będzie wyglądało po prostu jak najlepiej. Jeżeli chodzi o całe zawody, to zawody potrwają przez 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. W piątek na początku pierwszej rundy gry singla, potem o godzinie 12 uroczyste otwarcie, w sobotę reszta gier i w niedzielę gry finałowe. Zawody będą transmitowane Mistrzostwa Polski w telewizji na żywo, w telewizji Sport Club. Czekają nas 2,5 godziny transmisji w sobotę, 2,5 godziny z finału w niedzielę, także będziemy mieli okazję zaprezentować się całemu krajowi, jak to wygląda. I tutaj, jak pan marszałek wcześniej wspomniał, wszyscy przykładamy wagę do organizacji imprezy, jak będzie to wyglądało, że to jest w Białymstoku, ale też nie można zapominać o zawodnikach. Powiem tak, mi osobiście bardzo zależało, żeby tę imprezę ściągnąć właśnie tutaj do Białegostoku, z uwagi na fakt, że w tym sezonie w klubie Dojlidy mamy 2 najwyższe klasy rozgrywkowe. Drużynę Superligi Mężczyzn i drużynę Ekstraklasy Kobiet. Jest to ewenement w skali kraju, bo na 653 kluby zrzeszone w Polskim Związku Tenisa Stołowego nie ma drugiego takiego klubu, który miałby 2 najwyższe klasy rozgrywkowe. I co jest ważniejsze, obie drużyny realizują swoje cele. Mężczyźni grają o play-offy, są na dobrej drodze, żeby grać o medale Mistrzostw Polski. Dziewczyny są na dobrej drodze do utrzymania w pierwszym sezonie. Także tu nam się wszystko ładnie zamyka. No i z uwagi na fakt właśnie, że mamy Wandziego, mamy Katarzynę Grzybowską Franc, mamy Przemka Walaszka, mamy tutaj siedzącą Michalinę Górską, młodą zawodniczkę, uczennicę tej szkoły, Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, świeżo upieczoną medalistkę Mistrzostw Województwa Seniorek, mimo że Michalina ma 17 lat, ma już na koncie tytuł mistrzyni województwa seniorek.
to właśnie ci zawodnicy, którzy wymieniłem, mają ogromne szanse na sukcesy na tych mistrzostwach. Nigdy wcześniej tylu reprezentantów Białegostoku i województwa podlaskiego nie brało udziału w mistrzostwach Polski, a w tej chwili dodatkowo fakt właśnie, że turniej się będzie odbywał na naszej hali. Ostatni raz uczestniczyłem w mistrzostwach Polski chyba 2-3 lata temu. Które? 66. Pamiętam, tutaj ostatni raz grałem w finale z Bartoszem Suchem. Walczyliśmy o pierwszy nasz tytuł mistrzostwa Polski. Wtedy przegrałem 0-3. Ale mam nadzieję, 0-4, mam nadzieję, że tym razem uda mi się wygrać ten tytuł kolejny raz. Mimo wszystko teraz nie grałem w kadrze już 2 lata, a formy nie jest tak, można powiedzieć, topowe, ale myślę, że szanse zawsze są. Ściany pomagają. Mimo jak tutaj kiedyś menadżer tutaj klubu napisał taki tytuł artykułu, że magiczny Białystok. Może ten magę będzie mi pomagać zdobyć medal i debla, i mixta, i indywidualny. No, czy mają Państwo 3 medale złote? Pytanie. Ja jeszcze może się odniosę do reprezentacji bungee. Drzwi są uchylone, trzeba tylko próbować wejść. Mogę się odpowiedzieć. Z kim mixta? Mixta gram z Kasią Grzybowską. Nie wiem, debla, nie wiem, czy w tej chwili będzie zmiana, czy z Jakubem Dejasem, bo tutaj wczoraj tutaj menadżer mówił. Albo z Walaszkiem Przemysła. Jeśli nie ma więcej pytań, to zaprosimy Wandrzejego i Michalinę do krótkiego zaprezentowania, czego możemy spodziewać się w najbliższy weekend. A Michalina jeszcze nic nie powiedziała. Pokażę. Spokojnie, Michalina. Ona będzie, pokaże przy stole, co potrafi. Uratowaliśmy cię. Jeszcze trzeba mocniej się przypinać, nie? Tak, nie, 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 nie,
To jest taka stała i tak odbijam. Ja wiadomo, że komputerowo zrobione, tak nie tak prosto. Ale wolę zrobić tak jak ty, wreszcie tak. To ładnie wygląda. Wystarczy. Wystarczy zwycięstwo. Ostatni punkt. A myślę, dużą formę. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia.